Witam wszystkich serdecznie. Witamy cię, Tomku. Tomku, ja mam do ciebie jedno pytanie. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że pomiędzy tobą a Kasiuszem zaszła w szatni jakaś kłótnia i że miałeś tam go przysłowiowo zgasić, tak powiedziałeś w wywiadzie dla MMA, bądź na bieżąco. I o co dokładnie tam chodziło, jeśli mógłbym się ciebie spytać? Ja mówię tak, nigdy w sporcie, bo uważam, że to jest dalej sport, nigdy nie wyciągam brudów prywatnych na zewnątrz. Co się dzieje w domu, czy masz żonę, czy nie masz? Ja to stawiam sprawę rodzinę w rodzinie, a mnie interesuje aspekt sportowy. Ja jestem sportowcem z krwi i kości od 12 roku życia i mnie interesuje walka, jakość walki, kibicom ma się podobać, a nie szukanie. Byłem pijany, byłem tamto, co robiłem tamto. A kogo to interesuje? I wszystkich ludzi interesuje. Ludzi interesuje jakość walki, a nie gadanie, klepanie, a kto klepie mordą, to sra w gacie. To jest proste. To dziecko jak się boi, też płacze, tak? No to tak robi właśnie Kasiu. Ale Tomek, ty w tym wywiadzie powiedziałeś, że do Kasiusza rzekomo tak powiedziałeś, że ma on zamknąć jadaczkę, bo go połamiesz i znokautujesz w szatni. No ale tak powiedziałem, słuchaj, znokautujecie, ale nie zarobisz pieniędzy. Ja nie muszę, bo ja. No chyba pod nosem powiedziałeś sobie, bo ja nic takiego nie słyszałem. Słuchaj, spierdoliłeś szatni jak mały chłopiec, bo się bałeś, kurwa. Proste. Wyszedłeś z szatni. To ty siedziałeś sam tam za kurtyną. Ale słuchaj, wszyscy siedzieli w holu. Sobie ludzie, gadali, a ty ludzie, za kurtyną schowany, kurwa. Wojownicy nie mówią dużo, a robią. A ty krzyczysz, a w oktagonie nie pokazujesz nic. Ja nie krzyczę, ja zadaję pytania, na które nie znasz odpowiedzi, albo wymigujesz się, nie umiesz odpowiedzieć. To jest taka różnica. No jesteś słabym człowiekiem i tyle. No to ty jesteś słabym człowiekiem. Po 31 ty mówisz, kurwa, że 0,8 jest dopuszczalne w Stanach, to zajebiście, nie? Zajebisty katolik z ciebie. Kurwa, 0,8 dopuszczalne i on będzie najebany. Ale czuj, ale nikogo to nie interesuje, czy mam 0,8, czy interesuje, wszystkich interesuje. Ludzi, pamiętaj, wszystkich interesuje. Interesuje gość, który opowiadał mnie, że tak jak ty, cały czas, że jest katolik wielki i ty mówisz, że kurwa, a jakby było zabijanie w Polsce, dozwolone do trzech osób, to byś strzelał, kurwa? Ale ty, ludzi to nie interesuje, ludzi interesuje. No kurwa, jak nie interesuje? Ty mówisz, że 0,8 dopuszczalne i najebany jeździ po Stanach. Kurwa, jakby było dopuszczalne zabijanie, byś zabijał. Weź się, kurwa, za Stanów. Albo do Bogna zadzwoń, żeby ci wytłumaczył, kurwa, to. Nie szukaj tematu zastępczego, ty nie szukaj, rozumiesz? I ludzi interesuje jakoś walki, to co pokażesz w ręku. To kurwa, niech zrobią ankietę. Czy ich interesuje... Czy dalej słuchaj, myślisz, że 0,8 dopuszczalne jest super, czy kurwa walka? Zobaczysz w pierwszej rundzie, jak bije Tomasz Adamek, no, zobaczę, będzie kurwa leżał. Tomasz. Halo. Hmm? Bo ja sobie przypominam konferencję pierwszą właśnie do Fame Narodowego. No i tam często odpowiadałeś Kasiuszowi właśnie, żeby on nie robił z igły widły, nie odwracał kota ogonem i tak dalej. No ale mimo wszystko, Tomek, co by nie było na tym telefonie, Kasio, jak zadaje ci pytania, no to ty odwracasz trochę kota ogonem. Ale mnie interesuje sport, bo ja jestem sportowcem, mnie interesuje jakoś walki. Czemu nie zostałeś zapamiętanym sportowcem? Tylko jeszcze roku temu uważałeś, że to jest dno, upadek, kurwa, tu przyszedłeś. To odpowiedz na to pytanie. Czemu przyszedłeś upaść na dno? Słuchaj, bo wiedziałem, że będzie chciał walczyć i chce ci obić tak mordę, że zobaczysz, jak pije Tomasz Adamek. To już ci mówię teraz. Ojej, i to samo, kurwa, to weź się nagraj i w ogóle tu nie dzwoń, kurwa, i puszczaj to w kółko tam. Tomku, a to samo. Jak ty byś się odniósł do słów Kasiusza, który mówi o tobie, że jesteś pusty w ryj i przychodzisz zarobić pieniądze do jego świata? Słuchaj, ja i moje dzieci, co dostaną po mnie, nie muszą pracować. Ja jestem ustawionym. Ja się teraz bawię sportem, bo ja tak naprawdę prawdziwą karierę pięściarza zakończyłem kilka lat temu. Ja zdobyłem 2 tytuły mistrza świata, stoczyłem wiele wojen. A to, że dzisiaj dostałem ofertę z Fejmu na kontrakt na 2 walki, Mateusz Borek to wszystko prowadził. Dobra oferta. Dlaczego mam nie boksować, skoro jestem zdrowy? Dobrze się czuję. Gdybym się nie czuł nawet
80% tego, co powinienem robić, ja bym nie walczył, bo ja nie muszę walczyć. A to, że jestem 100%, trenuję sobie, jestem w hotelu Element, jest forma, jest szybkość, dlaczego mam nie walczyć? To jak nie musisz walczyć, to czemu wnuczce nie przekażesz jakichś wartości, nie weźmiesz ją na spacer, nie będziesz opowiadał o świecie? Wnuczka, słuchaj, ja ci odpowiadam. Pokażesz jej, jak Tomasz dziadek jeździł najebany autem i że wnuczku, nie rób nigdy takich rzeczy. Czemu jej nie nauczysz? Słuchaj, a ty mówisz, nie musisz walczyć. Czemu jak Dariusz Michalczewski nie potrafiłeś skończyć? To jest wielki mistrz. A ty będziesz krzyczał zapamiętany, że upadłeś na dno, a jak jeszcze dostaniesz kaos ode mnie, to w ogóle będziesz kurwa dnem. Nie krzycz, czemu się na ostatniej walce na ostatniej gali, bo jeszcze to był nieco, to był klaut, przewracałeś się pijany i to było parę dni temu. Czemu? To już pijesz, srażu gacie. Super, dobra. No przewracałeś się, bo ludzie cię widzieli, przewracałeś się pijany jak świnia. Najebanego to non stop cię widzę, kurwa. A mnie już nigdy nie zobaczysz i mnie nikt nie zobaczył najebanego. Srażu gacie i to wielką straczką. Straczkę masz już teraz, kurwa. Straczkę masz, no to ci powiem. Patrzcie, no ci kurwa, powiem. W końcu Adamek powiedział. Super, będzie kurwa dym. Przygotuj się na kolejną konferencję. No, tylko niech ci kurwa Borek przygotuje odpowiedzi jakieś dyplomatyczne. Mnie nie interesuje konferencja, mnie interesuje narodowy, jak ci pierdolę. No wiem, i dzięki frikom, tam gdzie upadłeś na dno, jesteś na narodowym, to dziękuj kurwa królowi. Ale słuchaj, ty nie dziękuj, szukaj, bo na razie frikom, kurwa słuchaj. Na największej arenie to we Wrocławiu walczyłeś. Galoty masz pełne, no i co ci powiem, no straż gacie, syteczku, a gdzie to ty straż gacie, kurwa. To cię zobaczysz, jak będziesz pierwszego, pierwszy lewy prosty od Adamka, to zobaczysz, ja, kurwa, gadamy kurwa. Kurwa. Już Mamet widział twój lewy prosty, kurwa. Dostawałeś 3 rundy w pierdol. Tylko, że ja od Mameda, kolego, ja cały czas trenuję i dzisiaj z walki na walkę jestem lepszy. Nie trenowałeś, ja teraz mogę... A dzisiaj mogę stanąć do tego się przyznałeś, że dostałeś pierdol. To dzisiaj super. Mogę stanąć i dajcie kurwa, dajcie nie wiem, czy rundę wyczynię. Mówicie, że nawet nie wiem, czy rundę wyczynię. Super, to super. Zobaczysz na narodowym, jak pierdol dostaniesz od Adamka. O, super. O, w końcu odpalony góralek. Super. Ja nie odpalony, ja jestem normalny człowiek. A my na pewno... Tylko ja mówię prawdę. A my na pewno będziemy ciekawsi dalszych programów waszych. Dziękujemy ci, Tomku, za telefon do studia. I jeszcze tylko wyniki ankiety ci zdradzę, co bardziej interesuje widza. Na 7,5 tysiąca głosów 65% woli słuchać o promilach we frikach. Widzisz, niż kurwa? O jakości walki. No wiesz, każdy się lubi napić, wiesz, ale wiesz, nie każdy, ale mnie dalej interesuje walka, jakość walki, dlatego jestem w Element i trenuję bardzo ciężko. Super. I pokażę chłopcu, gdzie jest jego miejsce. Każdy się lubi napić, ale nie każdy lubi najebany jeździć po Stanach, rozbijać się autami i wchodzić do kurwa samolotu i wyzywać stewardessy. Powtarzam. Pijany leży. Nikt nie miałem badania, nikt nie wie, czy ja miałem... Wyjebali cię jak kurwa wycieraczkę z tego samolotu. Ale słuchaj, to kogo to kurwa interesuje? I ludzi interesuje jakoś walki. Przed chwilą ci Ulfik powiedział. 65% ludzi. Bo mówisz, jaką masz zajebistą pamięć, a nawet nie pamiętałeś, jak u Jagiełło mówiłeś, że kurwa to upadek jest. A mówisz, że masz taką, cały czas podkreślasz. Jestem wierzący, mam zajebistą pamięć, to kurwa, chłopie, przeważnie ci co pierdolą, że są tak wierzący, to najgorsze kurwy. Najbardziej pamiętam twoją mordę, którą cię obije, czy jest tego. No super. Panowie. Tomaszu, jeszcze jedno pytanie dla Marcina Wrzoska, jak jeszcze jesteś na linii. Jak jeszcze kurwa nie śpię. Marcin, jako sportowiec, który od zawsze w miarę dobrze o frikach mówił, nie zmieniłeś nigdy zdania, to co myślisz właśnie o tym, co mówił w wywiadach Tomek Adamek? No i przede wszystkim, że niedawno określał friki jako śmiech na sali. Stałem szacunkiem dla pana Adamka, no jest to gruba hipokryzja. Tak samo w wykonaniu Krzysztofa Wodarczyka. Tomaszu, jakaś odpowiedź dla Marcina? Krowa nie zmienia zdania. Z drugiej strony, nie? Marcin Wrzosek powiedział, że zastosował pan małą hipokryzję tutaj. Z całym szacunkiem oczywiście. Znaczy nie małą, no sporą hipokryzję, mówiąc o czymś, że coś jest dnem, śmiechem na sali, po czym włączając się do tego dno i śmiechu na sali. Szczególnie będąc majętną osobą, taką jaką jest pewnie pan Tomasz. On tylko gada, tak? Przecież więc jakby te finansowe aspekt nie wchodzi tutaj w grę, więc albo wchodzi, albo jednak wchodzi. Na przykład, nie? Słuchaj, mnie tylko możesz kupić finansowo, no jeżeli była taki kontrakt dostałem, no to mówię, kupimy tego nie wziął. Dudki tak, muszą się zgadzać. Dudki muszą się zgadzać, jak dudki grają, Adamek wchodzi i ale ja w miejscu pana Tomasza po prostu pozostałbym przy tej narracji, tak? Przyszedłbym tutaj zarobić hajs, ale dalej bym mówił, że...
A ty, Marcin, po co przyszedłeś? Jesteśmy debilami. Że my wszyscy jesteśmy debilami. Ale jesteśmy, kurwa, jak małpy w cyrku. Zadostałem za to pieniądze. Rewelacyjnie się bawić. Dobrze, Tomaszu, dziękujemy ci bardzo za telefon. I tu nie przyszedł robić. Oczekujemy dalszych waszych konfrontacji na programach z Kasjuszem. Przypominam, main event 31 sierpnia, stadion PGE Narodowy. Dziękujemy, Tomku, za telefon. Czemu ty nie ma parka w ogóle? Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć. Pozdrawiamy, gdzie jest mój przeciwnik?